Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim dzisiejszym filmie. Dzisiaj jestem przy stole, a dzisiaj chciałam Wam pokazać Amelię urodziny. Zapraszam na imprezę. Przygotowywała oczywiście ja z Amelią. Tak. Nie z Amelią, tylko z Elą. Dzisiaj wyjątkowo robiliśmy torta z Elą. Tato, zapalaj. Zapalam. Możesz przedłużyć ten czubek. Jak będzie majtap, to... Amelia! Kroimy pierwszy kawałek. Musiałam ściągnąć tutaj tą pierwszą połowę, dlatego że Polsku zepsuł mi torta. Zimne ognie. A jakie to nie jest, nie? No, musiałabym zobaczyć już. Nie wiem, czy to jest fajerwerki. O, idzie pierwszy kawałek. Jesteście gotowi? Sama jestem ciekawa, jak wyszedł tort. Jeszcze dziewczyny tam pytały, czy ja robiłam torta. A to zakaleć siara. Idzie. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. No dobrze, robisz ciasto, przecież to będzie fajnie. Wiem o tym. Już jakie ciasto wyszło. No. Zobaczcie. Proszę bardzo. Idzie drugi. Ciasto robi fajne, ale jak ma kroić, to strasznie stresuje. Tak, profesjonalny ty jesteś do krojenia. Drugi kawałek jest dla Was, proszę bardzo. Pięknie wygląda. No pięknie wygląda, tak. I udało mi się zrobić taki bardzo wysoki. Takiego wysokiego torta akurat. I bo jeszcze tak potrafi 3-piętrowy zrobić ciasto. Tak, nawet robiłam dla 70 osób. 70 było, nie? 70 było, no. 3-piętrowy dla 70 osób było. Zaniosę ciasto, tam mają użyć też? Poczekaj, zaniesiemy jak pokroję wszystkim. Mają widelec, mają łyżkę. Już za chwilę zaniesiemy im łyżeczkę. Możesz wziąć ten talerzek, bo... Oczywiście, oczywiście. Dziś, teraz mamy koleżanki z klasy, a po południu będzie teściowa ze szwagierką również przyjdą do nas. Czekaj, bo ten kawałek chyba jest ukradziony. Tak, trochę mniejszy zrobił.
To wyciągnę jeszcze jeden talerz. To da mi na jeden, jak będzie ja to trzymać. Ona i tak... Aha, poczekaj. Na ile muszę wyciągnąć truskawki, bo ona nie lubi truskawek? Ja to wyciągnę. Ty ukryj, ja to wyciągnę. Ja już ukryłam. Cztery dziewczyny, ja będę piąta. A tak spróbuję tutaj. Boskie, jaki mięciutki biszkop. Dobry, pyszny. I bardzo słodki. Chociaż cukru ekstra nie dawałam. No to dobra, my idziemy tutaj dawać dziewczynom torta. Widzimy się za chwilę. Co jesz? Czas to jem, bardzo dobry jest. Tak, ukradł kawałek i je, zobacz. Mogłeś poczekać na rodziców, aż przyjadą. Nie mogę czekać, aż oni przyjdą. Dopiero wieczorem przyjdą, jak ja mam czekać w ten czas jeszcze. No tak, smacznego. Dziękuję bardzo, naprawdę dobra Basia. Bardzo się cieszę, że smakuje. No, dziękuję. Dziewczyny były, oczywiście, pobawiły się, powariowały. Smakowało im wszystko, bardzo im się podobało. Pierwszy raz u nas byli w domu. Bardzo przesympatyczne dziewczyny, tak jak mówię, wszystko im smakowało. Tort był wspaniały. No i później po dziewczynach przyszła teściowa ze szwagierką. Był teściu, był też również szwagierki mąż, także też było nas bardzo dużo. Jeszcze wam chciałam pokazać na koniec, jak się bawiliśmy, jak impreza wyglądała u Amelii w pokoju, ponieważ tam mieliśmy akurat taki fajnie zorganizowany pokój na imprezę, na tańce. Także zapraszam was na ostatnie taką chwilę wideo i zobaczymy się za chwilkę. A co tutaj się dzieje? Lolia! Buleja, bulej! Merwy? Kurczyś! Dans mi diem, kres? Dans mi diem. Pluton! Pluton! Tego nie zegnął.
momencie, to daleko. Jak chciałem za. No i widzieliście, jak my się bawiliśmy. Mam nadzieję, że taki filmik wesoły, rodzinny wam się bardzo podobał. Jeżeli tak, oczywiście zapraszam do zapisania komentarzów. Możecie pisać oczywiście miliony komentarzy. Ja tutaj postaram się na wszystkie komentarze odpowiedzieć jak najbardziej. Życzę wam wszystkiego dobrego, miłego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!